witam w kolejnym odcinku aktualizacyjnym z Bimeji Drive. Pod ostatnim odcinkiem daliście sporo pozytywnych komentarzy, że taka forma odcinków wam się podoba. W związku z tym w tym odcinku omówimy sobie wszystkie zmiany, nowości, a właściwie bardziej bugfixy od ostatniego update'u. A więc naprawiono problem wyboru drugiego koloru w pojazdach Gavril Grand Marshal oraz Gavril Roamer. W Gavrilu Grand Marshal dodano brakujący moment obrotowy silnika dla skrzyni Drag. W samochodzie Ibishu Covet naprawiono brakującą teksturę wyścigowej chłodnicy. Dodatkowo naprawiono 4 błędy związane z edytorem świata. Naprawiono błąd związany z podpowiedziami, które wyświetlają się podczas ekranu ładowania gry. Dodano wsparcie nowych języków do gry. Naprawiono guzik tuningu samochodu podczas gdy przebywa się w garażu. Oraz naprawiono i usprawniono tryby random oraz chase dla pojazdów NPC, czyli tych botów, co jeżdżą po drogach. Twórcy gry oznajmiają również, że pracują nad naprawieniem błędu, w którym na grafikach Intel HD są problemy z działaniem gry. Po prostu podczas resetu samochodu gra się crashuje. Rozwiązaniem obecnym znanym przez twórców jest używanie Ctrl plus R zamiast zwykłego klawisza R do zrestartowania samochodu. I w tej aktualizacji to już wszystko. Prawda, że mało? Oczywiście, ponieważ to tylko hotfix, a nie żadna większa zmiana. Tak więc, drodzy widzowie, w tym odcinku to już będzie wszystko. Ja dziękuję Państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Miejmy nadzieję, że kolejny update będzie właśnie już duży. Tak więc dzięki za obejrzenie, cześć i czołem!